Witam serdecznie, nazywam się Daniel Brzuska i będę starał się Państwu przedstawić język VBA w Excelu na poziomie podstawowym, aczkolwiek czasami będziemy również zahaczać o poziom średnio zaawansowany. No dobrze, to co nas czeka na tym wideokursie? Na początku oczywiście powiemy sobie podstawy, czyli co to jest VBA, co to jest makro, gdzie to wszystko się znajduje, jak utworzyć makro. I również oczywiście jak uruchomić. Czyli poznamy cały tutaj taki podstawowy mechanizm działania, umiejscowienia makr itd. Tak tak po tych podstawach przejdziemy do dwóch obszarów takich typowo programistycznych, czyli instrukcja IF i pętle. Na pierwszy rzut oka mogą się one wydawać nieciekawe, ale będą niezbędne do tego, aby nasze makra robiły naprawdę ciekawe rzeczy. Po tej części poznamy model obiektowy w Excelu. Na pewno jest to jeden z najważniejszych punktów tego wideokursu, ponieważ zdobyta wiedza na temat modelu obiektowego w Excelu posłuży nam do tworzenia naprawdę bardzo ciekawych makr, które będą wykonywać właśnie całą pracę za nas. No i po tym modelu obiektowym zahaczymy również troszeczkę o podstawy optymalizacji mak. Czyli będziemy e, starali się tutaj przyspieszyć nasze makra za pomocą bardzo jakichś takich podstawowych e, mechanizmów. W kolejnym kroku przejdziemy do budowania własnych funkcji, czyli e, no, będziemy mogli w arkuszu Excela wpisać sobie własną funkcję, która wykona jakieś działania. No i takiej funkcji oczywiście domyślnie w Excelu nie ma. No jest to na pewno bardzo przydatne, kiedy przetwarzamy. Jakieś dane, i mamy jakieś niestandardowe rzeczy do zrobienia. Na pewno ten dział tutaj pomoże nam, aby zrozumieć, jak właśnie budować własne funkcje. No i na końcu jeszcze wspólnie utworzymy jakieś funkcje i makra, które rozwiążą jakieś tam proste, podstawowe problemy, ale dzięki temu będziemy widzieć, jak można to wszystko połączyć, czy też zbudować od początku. Właśnie. Makra i funkcje. No dobrze, no to w takim razie zachęcam do zgłębiania wiedzy na dalszych lekcjach tego wideokursu.